Co ty robisz? Wlewam sobie alkohol do kubka, bo na trzeźwo to kolejnego lesa nie zniesę, czekaj. Wlewam sobie właśnie ten gazujący... Plus! I ty możesz zdać sesję! Musujący napój, który już ma wkładkę i teraz już... Możemy lecieć. Jest coś takiego jak policyjny robot w Los Angeles, nazywa się HP RoboCop. Nie lubię tak jak oni to czytają RoboCop, tylko RoboCop. Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku. Jest 2019 rok, za chwilę 2020 i już jest RoboCop. Co prawda jeszcze nie jest tak funkcjonalny jak ten z filmu z lat 80, ale jest dobry. Let the woman go, you are under arrest. Ma kółka i umie się przemieszczać z miejsca na miejsce. Wygląda trochę jak Artuditu. Tak, nie umie mówić, nie może nawet wezwać policji. To znaczy nie możecie podejść do tego RoboCopa, kliknąć jakiegoś przycisku awaryjnego, który na tym robocie jest, bo ma przycisk wzywający policję, tylko po prostu ten przycisk na razie nie działa. Ma kamerki z każdej strony i można po prostu, wiesz, rejestrować. To jest taka ruchoma kamera CCTV. Taki jak ten Google Car też, nie? To jest tak. Street View. Tylko że Google Car wycina ludzkie twarze, wiesz. Nie, no, bluruje po prostu. No, wycina, no... Google Car nie jest Stalinem, Włodek, to jest tak, że robię. Ubijaj. Pamiętajcie, że bagiety mogą was dojechać w każdej chwili. To prawda. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału. Zgłaszam to do prokuratury. W ogóle ten chłopaczek z tego mema, że zgłaszam to do prokuratury, wygląda trochę taki młody ja. Czyli sprawa trafia na policję. Dziękuję bardzo. I feel safe now. Ten robot się porusza naprawdę z prędkością rumby odkurzającej pokój. Przesuń się. W imieniu prawa! Gonię cię! W imieniu prawa! Rzuć broń! Jestem policją! It makes in just a moment, which I was surprised to hear, because I'm like, oh, that is very... Oh my god! And I'm like, what, bitch? Brenda, you look fabulous! Oh my god, your eyelashes and stuff, and it's all around you, girl! Go get him! Go get him, girl! Go get him! Czy ty to widziałeś? Czy ty widziałeś ten zalotny taki ten na końcu? Uwaga! Zresztą. I talked about what it sounds like, okay. Take a listen. Wow! Taka ta fajnie jest świetna! Good day to you! I know Shabble's probably going, oh, that is pretty neat. So HP widzi ten Kuby tak, bracie? No okej. Okay. Mój ubogi kuzyn przyjechał do miasta szukać kariery. Right here in Huntington Park, people seem to really enjoy it. People seem to enjoy it. Ciekawe, bo tutaj jest napisane, że kobieta, która zauważyła bójkę w Salt Lake Park, widząc policyjnego robota, czyli tego HP RoboCop, postanowiła skorzystać z okazji, aby szybko wezwać pomoc. Niestety maszyna mimo posiadania przyciska alarmowego nie była w stanie pomóc. Kobieta usłyszała jedynie, proszę zejść z drogi. Czy ten robot jakby chciał zacząć gonić takiego przez przestępcy, to myślisz, żeby go dogonił? Może on ma power taki, wiesz, przycisk turbo i wtedy jedzie szybciej. Odkurzacze też mają przycisk turbo. Jedyne co robią, to działają głośniej. Normalnie? Czyli turbo? Tak samo. Ale wróćmy do tej pani, ja w ogóle jestem zakochany w tym, jak pani prowadzi tutaj. Tak? On jest tak bardzo LA. I w ogóle czuć tą Kalifornią, tymi palmami pieprzonymi. Powiem ci, Karol. Ale bym pracował w takiej telewizji jak szalony. Właśnie powiem ci teraz z tej twojej wypowiedzi, ja słyszę po prostu wielkie zamiłowanie do telewizji, Karol. Tęsknotę już powoli. Taką nostalgię. No. Jak ta pani się nazywa? Ja bym pracował z nią, razem byśmy jeździli na miejsce. Dobra, sobie tutaj siebie tak obok? No, obok, no i tak. Razem. Tylko boję się, że jednak ona może mieć innego partnera, którego możecie pamiętać z dobrych stałych czasów Velosati. Gustavo Almodovar. Zobaczmy, co tam u Gustavo. Co to jest? Ej, poczekaj! Ale ktoś musiał mieć strasznie właśnie mocnego kompa! To samo pomyślałem na samym początku. Jakie techno zajebiste! Grrrr!
Ej, on się zmienia teraz w czystą energię, nie? Taki Zordon. Jeszcze słychać. Ale to jest też piękne w YouTubie. Ja kocham ten serwis, ogromnie kocham ten serwis, bo jest w nim bardzo dużo rzeczy, z którymi się mogę nie zgadzać i tak dalej, ale jak nie było YouTuba, to przecież to jest piękne, co ten typek zrobił. To jest przepiękne. Kto się pomyślał? Fajnie byłoby zapętlić Gustavo Almodovara trylion razy. Czy moglibyśmy pana poprosić tą firmę, która dostarcza takie robokopy do Polski zamówić jakoś? Jak są duże eventy, takie masowe, to żeby patrolowały ulice właśnie, wiesz. Już to widzę, jakby był jakiś na przykład mecz podwyższonego ryzyka, tak? Tak. Zatrzymaj się! Mówię w imieniu prawa! Jestem robotem policyjnym. Właśnie filmuję przestępstwo. Zatrzymaj się! Powtarzam! Let me pour this fine drink into my cup. No. A jak będziemy mieć placement, to wtedy wam powiem, co piję. Ale jeszcze powiedziałeś, co by było? Co by było, jakby ten robot był w Polsce? No. Byłeś w Ameryce. Byłem. Nie raz. Tak. Byłem nie raz, nie dwa, nie cztery. Czyli ile razy byłem? Pięć? Trzy. Wiem, że trzy. Wiem, że wiesz. No to jak nie wiesz, musisz że, odpowiadać. Jak wiesz, że wiem, że ty wiem, będzie bardzo. Gustavo, to widziałeś chodniki w Stanach? Ja zwróciłem na to od razu uwagę, jak tam byłem. Że niezależnie od miasta. Wyglądają inaczej? No, chodniki w Stanach przede wszystkim nie są tak jak bardzo często w Polsce robione. Albo z tych takich kwadratowych płyt betonowych, albo z tej kostki takiej w ogóle małej. Tutaj to jest ten skatepark. A właśnie, ten skatepark, to zaraz wrócimy do tego. A w Stanach bardzo często są albo z bardzo dużych płyt betonowych, więc jest mało szwów między nimi i są równe. I co dopiero się zaczyna robić w Polsce, jak jest przejście dla pieszych, to w Polsce bardzo często jest krawężnik. A tam ta płyta schodzi gładko na poziom tego. Więc taki robot w Stanach jest w stanie jeździć po parku. Daj mu się przejechać po Warszawie, pierwsza dziura, pierwszy krawężnik, koniec. Albo po tym skateparku w Katowicach, Karol. Z którego się tak strasznie śmialiśmy, ale potem okazało się, że mieliśmy niewystarczająco dużo informacji. Tylko troszkę przekręciliśmy. I to też nie przekręciliśmy, tylko daliśmy się ponieść emocjom. Dowiedzieliśmy się, że osoba, która była odpowiedzialna za organizację tego skateparku i konsultowanie, napisała posta na fejsie, którego możecie sobie samego przeczytać tutaj, jeśli ktoś ma czas. Ten skatepark jest na terenie... Skatepark? Który ma pod spodem rury wodociągowe i architekt powiedział, że można tam coś wybudować, ale tylko z czegoś, co będzie można zdjąć na wypadek awarii, czyli z kostki na przykład. I ta kostka od kolegi Tomka, który jeździ na desce lepiej niż ja, powiedział, że odwrócona kostka, bo to nie jest po prostu zwykła kostka brukowa, taką jak my znamy z chodników, to jest jakoś odwrócona kostka, jest jedną z lepszych nawierzchni, po której można jeździć. Errata z naszej strony wykonana. O kurczę blade, no. No szczerze mówiąc, mam ochotę sobie podrywać odrobinę relaksu w pięciogwiazdkowych górach. Nie wiem, Karol. Znaczy, na 100%... Sorry, no już raz byłem bez koszulki, to już bez znaczenia. Ale mogę się wytłumaczyć? To ty się tłumacz, a ja się trochę zrelaksuję, okej? Poczułeś się, jakbym był w górach. Mogę się wytłumaczyć z tego? Czemu tak jest? Wiesz, mi się nie musisz niczego tłumaczyć. To musiała być jedna z reklam w screenshocie, które chciałem wyciąć jakoś. Tylko czemu to się zapisało jako osobny plik, może... to nie wiem. Okej. Okay. Adrian napisał do nas mail. Adrianie, dostajesz order bez beka odcinka, to już teraz możemy powiedzieć. A treść. Powiedz sobie na ścianę. Dzień dobry. Chciałbym podjąć temat bezbecji w sporcie. Otóż w kazachstańskiej... Kazachskiej. Właśnie raczej. Też mi się wydaje. Kazachskiej raczej, ale... Nie. FK Astana, a mnie... Zastanawia FK Astana, bo Astana to anagram od Satana. Gra piłkarz o nazwisku Bezbekow. Załączam zdjęcie. Temat uważam za zamknięty. Czyli sprawa trafia na policję. Dziękuję bardzo. Popatrz. Astana, masoneria. Astana, stolicą iluminatów. Tak wygląda Astana. O Jezu, tak! Ale bym chciał tam pojechać. Zobacz, jest trójkąt iluminatów w Astanie. Widzę. Jest trójkąt, jasno, taka. I zupełnie tak samo jak podręczniki do matmy, to jednak iluminaci i rząd świata. Okrągłe stoły też są? Zobacz, Illuminati Capital z Astana. Czy to są takie wielkie te elektrody, które pewnie... One się łączą takim prądem, nie? Innym wszechświatem, żeby zbierać informacje. No, bo to nie wygląda jak budynek normalny. To jest ze złota, nie? Jednak iluminaci. Ciągnie do błyszczącego.
Po co taki budynek tam jest? Zobacz, po co to tam jest? Po co to tam jest? Aha, bo teraz jaka jest teoria w tym, że to jest... No, że to jest stolica iluminatów. Tak, Kazachstan. No. Astana jest pierwszą stolicą zbudowaną w XXI wieku. Perfekcyjnie oddaje to, w którą stronę świat zmierza. Futuristic occult capital. Embracing new world order, celebrating the most ancient religion known to man. A, to jest super, tak? Naprawdę tam jest kult słońca? To jest tak zajebiście. Nie ma chyba starszego kultu niż kult słońca. Ja tam naprawdę mają jakieś muzeum związane z kultem słońca, ale bym tu pojechał strasznie. Tak. Mówię serio. Nie chciałbyś zobaczyć... Cofnij to, co powiedziałeś. Nie, ja naprawdę bym chciał zobaczyć. Wyrzeknij się iluminatów teraz! Nie, bo... Odkrywamy zakryte. Kom. O! To moja nowa ulubiona strona. Zwróćmy uwagę na reklamy, bo zawsze na tych stronach, dużo o tych stronach mówią reklamy, więc jest taki. Jonizator wody! Sprawdź, ile chemii jest w twojej żywności. Nie, stop! Co tu się dzieje? Screenshoty. Olejki CBD. Oczyszczanie z metali ciężkich. Bo czy zdarzyło ci się ostatnio zjeść trochę... Żelaza? Tytanu i tak dalej? Masz zakamieniony organizm. Mamy na to pigułę. O Jezus, harmonizatory sfer życiowych. O, banki z założenia są złe i ukierunkowane na okradanie oraz kontrolę. I to mi się podoba. Banki są złe. Jakie pierwsze zdanie. Banki są złe. Sama praca jest właściwie podzielona na stworzenie i trud. Dlatego kapitał jest sumą stworzenia, trudu, zasobów i ziemi. To tylko część prawdy, bo kapitał stanowi także agregację zasobów i ziemi. Co najgorsze, dają największą moc tym, którzy nie posiadają nawet prawdziwego kapitału, ale jedynie pieniądze, abstrakcję kapitału. Agencja Żywności i Leków znów atakuje homeopatię. Nie, już dość. Czy my przypadkiem nie mamy na sumieniu atakowania homeopatii? Czy to jest artykuł o tym, że, tak. Że Agencja Żywności i Leków odsuwa... Nie chcę uznać, no. Nie chcę... A, no tak. A jakby mieli harmonizatory sfer życiowych... Oznacza to, że wszystkie leki homeopatyczne są sprzedawane nielegalnie. A, wow. Wow. O Jezus, jest filmik, dawaj, szybko. Dawaj, dawaj. Szybko. O, lubię moje pieniążki z AdSense'a. Lubię moich widzów, ale wiem, że wkładam bardzo dużo czasu i zdolności. I pracy, i trudu. I ziemi. Tak. Więc... I kapitału ludzkiego, który jest abstrakcją kapitału. Więc lubię moje pieniążki z AdSense'a, także oglądajcie, ale... I zasobów ziemi. I zasobów ziemi. O Jezus, homeopatia myślnik klasyczna.pl. Bo wiesz, Włod, jeżeli chodzi o homeopatię, to ja tylko klasyczna. Ta progresywna homeopatia, to są szamańskie techniki. Klasyczna homeopatia to jest coś, co mnie interesuje. Drodzy Państwo, no dzisiejszy odcinek, szczerze, obecnie... Jak zwykle poproszę swoją drogą. W rankingu jakby tylu dobrych rzeczy, które w trakcie nagrania powyciągaliśmy tu bardzo wysoko. Ja, powiem Ci tak, Karol, robienie LS-a to jest jak prowadzenie konia. W sensie musimy mieć jakieś takie wodze, bo jak nie będziemy go trzymać, to po prostu... No, to jest totalnie jak prowadzenie konia. Musimy mieć wodzę, pług i pole. I co sobie ziemi? I co? I pracę? I kapitał ludzki, który jest abstrakcją kapitału. Nie chcą ludziom mydlić oczu. O czym? Bref. O Astanie, że Astana to jest miasto. A, o Jezu, Astana. Mam ogromną ochotę tam pojechać. Bez skitu. Od razu widać, kto jest kto. Strasznie tam pojechał. Ładnie to wygląda wszystko. Ładnie. A to, że rządzą światem, to ci nie przeszkadza. No to właśnie. Ciekawe, czy mają telewizję. Właśnie, czy potrzebują właśnie to telewizji? Chciałem powiedzieć, że założę się, że ci, którzy rządzą światem, rządzą telewizjami, dlatego chcesz się im podlizać. Drodzy Państwo, trzymajcie się, podziękujemy za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie. Miasto iluminatów. Wszystko, co powiedzieliśmy w tym odcinku, jest prawdą. Wiedzieli, że to jest wszystko prawda. Wszystko, co w tym odcinku padło, jest prawdą. Astana to jest miasto iluminatów. A wy? A pamiętajcie, co jest na dolarze narysowane. Co jest na dolarze narysowane? Jest piramida z końcówką odciętą. To zostańcie. Oko, to trzecie oko patrzy. Pamiętajcie, żeby być. Więc Astana buduje te wszystkie tamte rzeczy, żeby mieć sprawować kontrolę nad zasobami ludzkimi, zasobami ziemi. Dużo więcej tajemnic nas czeka. Wszystkie postaramy się odkryć w lekkostronniczym, ale to w swoim czasie. Gdybyśmy... Pozostańcie lekkostronniczym. Powiem wam tylko tak. Jeszcze na sam koniec, tylko wam powiem. Gdybyśmy mieli wam wszystkie te tajemnice, które my znamy, odkryć w jednym odcinku, to mam taką obawę... Eksplodowaliby. Mam taką obawę, że ta wiedza by was po prostu przygniotła. Że to by było dla was za dużo do zniesienia, krok po troszku i co z czego wynika, bo jak poznacie te pierwowzory mechanizmów, które decydują o tym, dlaczego się pewne rzeczy dzieją, tym lepiej będziecie rozumieć, dlaczego się te rzeczy dzieją. Nie wyłączaj, Karol, jak chcesz odebrać im dostęp do prawdy, tak? Wyłączam kamerę już. Mówiłem, wiadomo kto jest kto, kto odbiera wam dostęp do prawdy. Co chciałeś jeszcze powiedzieć, Karol? O skateparku, że dobrze, że zrobiliśmy. Tak. Super, powiedz to. O nie, nie, okej. Nie, ja też potrafię być... A o to ci chodzi? A masz zimną rękę strasznie. Masz zimną dłoń. Ale serce ciepłe. Wolę tak niż na odwrót, tak jak ty.
A po co to porównanie wodne? Potrzebne było? Po co to porównanie? Po co to porównanie? Jak kamery nie grają, to on ciągle napisał do siebie i teraz. Wodek, czemu to zrobiłeś? I wyjmuje taki mały bicz, taki krzyk, krzyk.